Witam w kolejnym filmiku. Przychodzę z takim trochę już szerszym omówieniem, jeżeli chodzi o nowość z marki Marc Antoine Barois, czyli zapach Encelade. Jest dostępny Mucin Bar, jest to marka na wyłączność w tej perfumerii niszowej. Po wcześniejszym Ganymed, w zasadzie wcześniejszym 683, później Ganymed, później chyba była wersja ekstraktowa, jeżeli chodzi o 683. I słyszałam, że ma być wersja ekstraktowa odnośnie Ganymed, natomiast szybciej wyszło Encelade. I nuty były bardzo obiecujące. Natomiast niestety, ale moje oczekiwania zostały dosyć rozczarowane. Nie jest to zły zapach. Potrafi mieć mocno zaznaczoną fazę rabarbaru. Tak jednocześnie świeżości, wytrawności jest kontrastowany z słodyczą. Tak jakby wytrawny, jednocześnie słodki rabarbar. Z takim drzewnym, wetiverowym podbiciem. Może nawet lekko skręcający przez to podbicie w stronę męską. Zwanie uniseksowy. Ale to wysłodzenie mi osobiście przeszkadza. Wolałabym, żeby był taki bardziej wytrawny rabarbar i żeby było jednak bardziej zielono. Tam były wskazywane właśnie takie założenia jak zieleń, duża kordu zielonego, dżunglowość. Nie do końca. Natomiast sam zapach sam w sobie zły nie jest, tylko po prostu inne były oczekiwania i faza vetiverowa jest mocno zaznaczona, to połączenie rabarbar-vetiver. To nie jest jakieś mocno innowacyjne ujęcie, tylko że już były takie zapachy. Może tutaj jakoś ten rabarbar mocniej potrafi się wyodrębnić, chociaż w pierwszym zetknięciu z tym zapachem miałam wrażenie, że vetiver mnie zdominowuje. Teraz jak sprawdzam tak nadgarstkowo, przedramiennie, mam wrażenie, że ten rabarbar potrafi być mocniej, silniej wyodrębniony. To na plus, natomiast to nie jest taki zachwyt, takie wciągnięcie, pochłonięcie jak w przypadku Ganymed. Z 683 miałam różne relacje, osobiście uważam, że jest lepsza na skórę męską, ale woda perfumowana według mnie troszeczkę już jakoś coś tam została zmieniona, nie do końca mi pasuje, bardziej ta upojność wersji ekstraktowej z 683. Tam, muszę powiedzieć, jest silnie i tak niesamowicie intensywnie goniasty i taki jakościowy, szlachetny, taki jakościowe piękno. Po prostu testując 683 wodę perfumowaną kontra na drugiej ręce na garstku przy ramieniu wersję ekstraktową, po prostu widziałam, jak ekstraktowa po prostu ją zjada całościowo, jaką ma po prostu intensywność, głębię, wielowymiarowość. Chociaż mam wrażenie, że kiedyś były bardzo zbliżone, więc wydaje mi się, że ta 683 woda perfumowana już jakąś zmianę wraz ze zmianą np. szaty graficznej, opakowań itd. Myślę, że jakąś zmianę 683 woda perfumowana przeszła.